projekt przy pomocy druków ze straży, ochotniczej straży ze Stołpna, druka Marcina. Przede wszystkim on nam pomógł wykonać to serce. Serce przeznaczone będzie na korki plastikowe. Myślę, że ten jedno serce połączy serca wszystkich Międzyrzeczan. Być może to niewielki gest od każdego z nas, ale myślę, że dla nas będzie tutaj znaczy bardzo wiele. Chcę naprawdę bardzo podziękować. Jestem bardzo wzruszona. Nie wiem, co mam powiedzieć. No walczymy o to naszą Zuzkę. Zuzka miała nie chodzić. Zuzka zaczęła chodzić rok temu w sierpniu. Teraz walczymy, żeby zaczęła coś mówić. Zuzia cierpi na chorobę genetyczną. Jest to duplikacja krótkiego ramienia chromosomu 9. Zuzia ma tak jakby jeden chromosom więcej, tylko w dwóch kawałkach. Jest to choroba, która się objawia tym, że po prostu na takie dzieci po prostu umierają już w brzuchu. Zuzia dała radę, przeżyła. Urodziła się z dużą wiotkością całego ciała. Po 3 miesiącach zaczęliśmy ją rehabilitować. Po roku dowiedzieliśmy się, że Zuzia jest chora. No i zaczęła się walka z czasem. Badania genetyczne drogie, bo ostatnio zrobiliśmy badania, które kosztowały 11 600. Zrobiliśmy to ze swoich własnych środków, które nam pomogą nam z chorobą, co będzie dalej, prawda? Na dzień dzisiejszy Zuzka jest jedynym dzieckiem na świecie z tą chorobą i nie wiemy, jak będzie dalej. Ja jestem takiej cichej nadziei, że powie tata, ciocia, prawda, dziękuję, także walczymy. Zbiórce zbierania korków pomogą nam na po prostu dalsze jej rehabilitacje. Bo wszystkie środki, które do tej pory żeśmy nazbierali, wszystko idzie na turnusy. Nie idzie na jakieś tam badania, nie idzie na rehabilitację codzienną, tylko wszystko trzymamy na koncie, te pieniążki wszystkie idą dla niej na turnusy, bo dla nas to jest po prostu najważniejsze, żeby ją wyprowadzić. Bo uważam, że za daleko ona zaszła, żeby teraz po prostu siąść i powiedzieć, jest fajnie, bo zaczęła chodzić, no nie? A ona jeszcze musi zacząć mówić, musi być samodzielna, chociaż już tak bardzo, bardzo fajne robi postępy, bo jest bardzo kontaktowa. Nie mówi, ale czasami powie mama, jak jej się chce. Jest bardzo wrażliwa, troszeczkę wstydliwa, zaczyna się robić, ale wie, czego chce, prawda? Także jest taka, ja mówię, na takich chwil chce się żyć. Korki zabiera nam firma z Łazów. Oni nam przyjeżdżają, zabierają, jak nazbieramy większą ilość i te pieniążki przesuwają dla Zuzi na konto. Także kilogram korków kosztuje 75 groszy. Także jest to trochę, ale zawsze się nazbiera, prawda? Także w tamtym roku nazbieraliśmy na cały turnus jeden. Także to była bardzo, bardzo, bardzo fajna, szybka akcja była. No w tym roku troszeczkę mniej, prawda? Bo w tym roku nazbieraliśmy niecałe 2 tony. Ale będzie jeszcze więcej, także będzie super. Także dla wszystkich naprawdę serdecznie bardzo dziękujemy. Trochę nam przeszkodziła cała pandemia, bo chcieliśmy to wcześniej postawić. Ale udało nam się dzisiaj całym finałem zakończyć tą akcję. Akcja właśnie, jak wcześniej wspomniałem, była przy pomocy naszych lokalnych przedsiębiorców oraz firm. Dzięki nim zebraliśmy duże datki na to, żebyśmy stworzyli takie serce. Oczywiście każda rzecz niestety teraz bardzo drogo kosztuje. Nie bylibyśmy w stanie uzbierać w swoim gronie takich pieniędzy. Dlatego nasi przedsiębiorcy i firmy wsparły nas w tej inicjatywie. Wielki, ale mały gest takiej korki. Zapraszamy do wrzucania serce na tą chwilę w tym miejscu. Będzie przez 3 miesiące. Później może zmieni ono miejsce, będzie wędrować po mieście Międzyrzec Podlaski.